Cześć, witajcie. Dzisiejszy film będzie trochę spokojniejszy, ale równie z pięknymi widokami. Zapraszam na idealny spacer dla osób z wózkiem lub tak jak ja w dzisiejszym filmie, dla osób z gipsem. Oczywiście chodzi o szlak do najpopularniejszego miejsca dla turystów w polskich Tatrach. Morskiego Oka. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od dojścia drogą asfaltową do wodogrzmotów Mickiewicza. Trochę bardziej tą drogę macie opisaną w tym filmie, ale zobaczcie parę przebitek. Doszliśmy do wodogrzmotów i teraz postanowiliśmy, że pójdziemy 10 minut w głąb Doliny Roztoki, by zjeść jedną z najlepszych szarlotek w Tatrach. Dlatego ruszamy zielonym szlakiem w lewo, by dojść do urokliwego schroniska Roztoka. Droga jest łagodna i nawet gdy jedna z rąk nie jest w pełni sprawna, da się ją przejść. No i moi drodzy, 10 minut od wodogrzmotów Mickiewicza, przepiękne schronisko w Dolinie Roztoki. No i jest tu cisza i trochę odpoczynek od tego zgiełku prowadzącego na asfalt do Morskiego Oku. Polecam. Po odpoczynku wracamy na szlak do Moka i idziemy dalej. No i jesteśmy z powrotem w wodogrzmotach Mickiewicza, a teraz czas na Morskie Oko. Podczas przejścia dużo się nie dzieje, ciągle asfalt i asfalt. W trakcie są tu też skróty, z których korzystamy. Dają one zawsze coś i są odmiennością od tego płaskiego asfaltu. Postanowiliśmy okrążyć ten staw, dlatego teraz zapraszam Was na parę przebitek z tego pięknego miejsca. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a link do mojego Instagrama jak zwykle w opisie tego filmu. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia wkrótce. Cześć!